Szanowni Państwo, powitał Państwa agent muzyczny kabaretu pod egidą Krzysztof Hering. Brawa dla agenta. Mówię agent, ponieważ uczestniczył w takich kursach w Akademii Spraw Muzycznych w Świdrze w 70-tych latach na słynnym zdjęciu piłkarskim między Mietkiem a Arnoldem. Tak, ja też tam byłem, tam stąd go znam. Starszy agent humoru i satyry do usług. Dobry wieczór Państwu. Witam na gościnnych występach kabaretu pod egidą w Warszawie. I zawsze, jak to mówię, to śmiać mi się chce, że ja w Warszawie na gościnnych występach. No ale tak się narobiło, proszę Państwa. Mamy siedzimy w Krakowie i w Bytomiu, ale tutaj występujemy gościnnie i to na woli celowo, żeby o Śródmieście nie zahaczyć. Przypadkiem, że burmistrz Fiutkiewicz nie miał z nami problemów większych, prawda? Tutaj korzystamy z gościny teatru na woli. Bajkowa sytuacja, jak Państwo widzicie. Stworzyli nam bajkowe warunki, nawet te aluzyjne bociany, prawda, nawiązujące do tematów ginekologiczno-aborcyjnych. Są nam bardzo na rękę. W końcu to jest ta tematyka, którą społeczeństwo żyje ostatnio. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasz program od stosownych przyśpiewek. Maestro, please. Konstytucję mamy małą, budżecik niewielki, na książeczce też PHO ostatnie kopiejki. Wielkie mamy aspiracje, sukces, biznes, klaka, więc ze szwagrem po kolacji zalejem robaka. Jak tu przeżyć, jak tu wyżyć, kogo tu przekręcić? Co skasować, co stosować, gdzie dziurę wywiercić? Wyrwać kasę, dać drapaka, podwoić przebicie, zmienić akcje w obligacje, zacząć nowe życie. Siup, siup, siup! Komu lepiej, gdy nam gorzej, czemu jemu właśnie? Toż to, panie, żaden orzeł, niech go dunder trzaśnie. Człowiek, panie, żyły wypruł i nic z tego nie ma. On z wakacji wrócił z Cypru na dolarach kima. Jak tu przeżyć, jak tu wyżyć, we łbie zawierucha. Trzeba stówkę znów pożyczyć od szwagra komucha. Na te smutki w życiu krótkim lekko przymuzować. Puścić konie po betonie i zacząć od nowa. A jak? Od narzekań puchnie głowa, od lamentu uszy. Gdzie się ukryć, gdzie uchować, by nie zatruć duszy? Ten biadoli, tamten stęka, ona też labizi. Z tym narodem istna męka, zresztą każdy widzi. Jak tu przeżyć, jak tu wyżyć, by nie dostać szału? Postrajkować, poblokować, wyrwać trochę szmalu. Z kim na dobre i na marne warto ryzykować, by na osła nie wyjść całkiem, nie dać się zwariować. Otóż to rozdziew, takie dziwne słowo, rozdwojenie jaźni między stanem przymusowym, szałem wyobraźni. Elegancka Europa na dotknięcie ręką, a tu panie goła żopa i ogólnie cienko. Jak tu przeżyć, jak tu wyżyć, znikąd dobrej rady? Kieszeń pusta, sucho w ustach, koło same dziady. Świat zwariował, naród zgłupiał, szlak trafił nadzieję. A ja siedzę w kabarecie, wszystkiego się śmieję. A ja siedzę w kabarecie, wszystkiego się śmieję. Otóż co, proszę Państwa. Temu celowi właśnie służy kabaret, żeby trochę się pośmiać z tego wszystkiego, co nas otacza, proszę Państwa, a powodów do śmiechu naprawdę w Polsce nie brakuje, bo staramy się to Państwu dzisiaj na tym naszym maratonie kabaretowym udowodnić. A teraz przedstawiam Państwu krakowski nabytek kabaretu pod egidą, proszę Państwa, bo tam od pół roku już gramy na stałe, mamy tam siedzibę w Krakowie, zostaliśmy przygarnięci przez stołeczne miasto Kraków, wspaniałe. I oto krakowski nabytek kabaretu pod egidą, Marcin Daniec w roli kostiumowej. Proszę Państwa, byłem przekonany, że brawka będą nieco większe za to, że się zgodziłem pokazać twarz. No, teraz dziękuję bardzo. Pani zaczęła kłapanko. Uratowała Pani życie całego teatru. Proszę Państwa, to są moje początki w kabarecie. Jak się sprawdzę, Pan Pietrzak ma mnie przyjąć. Jutro wychodzę, a żyć z czegoś trzeba. Tak czy nie? Proszę Państwa, kumpel mi się pyta, dlaczego nie chciałem skorzystać z dobrodziejstwa amnestii za komuny. Łaski bez.
Teraz tak. Ale tamtym nieśmiało chcę przypomnieć, że jak wychodzę, to się jedno miejsce zwalnia. Tak czy nie? Dziękuję bardzo panu. Ale teraz niech pan nie kłapie, bo mi pan numer zmasakruje. Jeszcze raz pan kłapnie i zaczekam na pana po programie. Wszyscy życie? Na wszystkich zaczekam po programie. Co to dla mnie? No to jesteśmy umówieni. Sprawy organizacyjne mamy za sobą, tym bardziej, że są kasety z moimi zeznaniami, to będę je podpisywał, jak będę na was czekał. Proszę państwa, na początek muszę państwa położyć na łopaty piosenką metalową. No coś się tam zdziwił. Pan Janek mi powiedział prostą receptę na dobry monolog kabaretowy. Złapać za gardło, podtrzymać, puścić, ukłonić się ze. Mówi, że proste. Proszę państwa, to będzie piosenka Słowa moje. O, jest mistrz ten, od klawiszy w Elizie. Pan Krzysiu. Niech pan siada, panie Krzysiu, niech się pan nie boi, panu nic nie zrobię. Jest mi pan potrzebny. Słowa moje, melodia skradziona. Żeby nie wyjść z sprawy. To jest przebój, jak ktoś zna, może mruczeć. W tym wypadku wam nic nie zrobię. Zna pan ten numer? Co się jeden rozbierał na stadionie? Czy nie tego zespołu? Nie wiem. Poszukasz sobie. A zepsujesz, to wiesz. Takie smutne, żeby było. Nie chcę państwa straszyć. Głos jak dzwon. Jeszcze nie zacząłem. Szeki Stevens. Widzę, że państwu bardziej zaimponowała moja choreografia niż walory głosowe. Szeki Stevens na bis. Dziękuję bardzo. A Steven się chwali, że tylko on tak umie. Tniemy. Miałem 10 lat, gdy dostałem 10 lat. Teraz mam 20. I tu już nie rozpędzaj się, bo widzę, że już się tu zaczynasz do mnie podłączać. To jest koniec utworu. Resztę ułożę, jak będę miał więcej czasu. Artysta skończył numer, a pan Pietrzak podejrzewam, że słucha. No! Jest sukces, widzisz? Przekablujesz, że były. Dziękuję bardzo państwu, że się państwu dobrowolnie spodobała moja piosenka. Czuję, że karierę zaczynam robić. Muszę się państwu bliżej przedstawić, żebyście po gazetach nie musieli grzebać. Bo to jeszcze różni z tymi przemalowanymi gazetami. Chciałaś, żebym się dobrze prowadził. Chciałaś, żebym szanował środowisko. Wymyśliłaś mnie. To ja, twój Waldemar K. Opel Astra. To ja, widzę, że się dopiero teraz poznali. To ja jestem. Mam dwa hobby, proszę państwa. Pierwsze moje hobby to jest piłka nożna. A widzę, że pana też. Tak się nie siedzi w teatrze. No ludzie, żeby taki gość jak ja musiał takiego eleganckiego faceta uczyć pięknie siedzieć, no. Nie, nie, skorygował. Podstarczyć pana od razu pan pięknie siedzi. A moje drugie hobby to się autami lubi interesować. Moja pasja się wtedy zrodziła, jak sąsiad kupił Renault. No ty na szczerze się śmiesz teraz. Widziałaś kiedyś Renault? No, widziałaś? Jak światłami przywalił, to się asfalt palił. To jest taki wóz, ludzie mówią, cała kamienica mu zazdrości. Ja sobie kiedyś to autko pożyczyłem na 20 minut. I to mówię, no jak mówię, że pożyczyłem, to pożyczyłem. I to byłem w dobrej wierze, szłem przez sąsiedne i kupiłem cementosa. Zjadłem dwie pastylki i mnie tak normalnie coś zawróciło we mnie. I mnie tak wzięło, że sobie myślę, wejdę mu tyłem, przejdę przez auto i wyjdę. I wlazłem do środka, tapicerka mi się spodobała. I powiem państwu, nie chcę się chwalić, gdzieś tak miałem przy domu towarowym złoty 20 na liczniku, miękki lewar, nagle taka sytuacja. Myślę sobie, jeszcze się połóż.
No, paru kierowców na sali dostrzega. Nie depnę, ale później mi się go żart zrobiło, sam się marznie. Sam tego chciałeś. I czekam, podchodzi do mnie, dzień dobry, dla ciebie już niedobry. Znów pomyślałem i ten zaczyna skrobać. To sobie myślę, czemu marnujesz drugi ścisłego zarachowania? Jest w połowie mandaciku, ja mu... Ja ten strzał nazywam Omo Limo System. I proszę Państwa, nie chcę się chwalić, ale kolega mi mówił, że stał w ten sposób jak Hamlet przez tydzień. Ja nie widziałem. A propos, słyszeliście Państwo, że cywilizacja wkracza do policji? No, jak to nie, no? To w Warszawie nie? W Kraśniku. Szef policji mówi, panowie, ubierzcie się jutro pięknie, idziemy na wesele Wyspiańskiego. A tam jeden z szeregowych mówi, to ja w tym poruszniku wezmę flaszkę, a kupel weźmie kwiaty. A komendant mówi, nie kompromitujcie mnie, jak zawsze, to jest spektakl w teatrze. A pan już się nie popisuje, bo jakby szli tydzień temu na jezioro, a będzie, to pan zabrał ponton. To się nie słyszeli, się okazuje. Niech się pną. Ja to śledzę wszystko. Proszę Państwa, ale jeszcze lepszy numer miałem na trasie Zakopianką do Zakopanego. Bo którędy, co nie? No, cieszę się, że pan zgodził ze mną. Luz, złoty 40, music play, łapa za szybą, Zakopane. Kupel mi się pyta, czy się nie boję tak szybko jeździć. No jest paru kierowców na sali i każdy wie, że jak się ma na liczniku złoty 40, a oni stoją na poboczu, to z nyski nie zdążą wyskoczyć. Tak czy nie? Luz, nagle patrzę w lusterko, White Polonez się do mnie zbliża. Byś się chciał ścigać w prymitywie? Pomyślałem. I taka sytuacja. Ja, Polonez, ja złoty 90. Już go nigdy więcej w życiu nie widziałem. Ale przepiękny numer słyszałem od gazdy, ja ją takie mówię. Nie wiem, czy można, bo będę musiał trochę przyświntuszyć. O tym, jak te Asie mi tam rozkiwał jeden, no cóż pan mi łaskę robi. I tak bym opowiedział. Tylko się przed kobietami chciałem skrygować, że niby taki wiracha jest. No, to taki jeły. To mi gazda opowiadał, szłem przez Krupówki. Patrzę, taki duży ślimak z gazdy zrobiony na chodniku. W sobotę jest dużo tych kwietników takich. I go tak lekko zagadałem. I w dobrej wierze. Mówię, gazdo, nie leżcie na śniegu 30 stopni mrozu zamarznięcia. On tak się przeciął. Nie, ja piję borygo. Państwa w stolicy nie posądzałem o znajomość tego trunku. Chociaż nieźle kręci. I mi gazda opowiadał, jak podwoził przypadkową gazinę furmanką. Znacie to Państwo? O. No cała wola nie zna, a ten mi kiwo. Będzie się Pan nudził. Ale to takie... Jedzie gazda furmanką, zatrzymuje go gazina. Prr. Słuchajcie, no gazdo, wy do nowego? A no, no, no. A podrzucicie? No to siaduj! Wsiadła, wio, gazda szczęśliwy. Gazina taka niczego sobie, rycząca 40. Czy może nawet wyjąca 50. Po pewnym czasie gazda... Słuchajcie, no gaźniku! Nie myślcie sobie, że tak czy tak, no chciałbym powiedzieć, że ten wasz to moja... A już jeszcze ty słyszała, że ta wasza to jeziorynka. No to co, mścimy się? Mścimy się! Pomścili się, wio. Gazda szczęśliwy, półbata zjazd z radości, bo oni tak reagują. Po pewnym czasie gazda... Słuchajcie, no gaźniku, ja... A już jeszcze ty słyszała, że... No to co, mścimy się? Mścimy się! Pomścili się, wio. Gazda zmęczony trzy razy spadł z furmanki na pysk. Taką wleczę za kufajkę, po pewnym czasie gaźnina... Sejcie, no gazdo, już słyszała, że ta wola... Jo, nie taki mścimy, wio. Dobre? Mówiłem, że będzie jajo. Widzisz, mistrzu? Proszę Państwa, teraz bezwzględna cisza jest najważniejsza sprawa. Proszę Państwa, ja się założyłem z panem Heringiem, 400 papierów, piosenka na szał, przebój. Ty nie patrzysz, mistrzu, teraz na mnie, tylko na te. Przepraszam za wyrażenie, na klawisze. Na klawisze, proszę Państwa, jak rękami opuszczę, to Państwo, rozumiemy? Kołobrzeg. Bujane łany, szumiące drzewa. Ono co ty moja, lufo szlifowana. Nie mogliście tego zapomnieć na szybko. Krzesło możecie rozpierniczyć, nie moje. Szał ma być. A będzie dobrze, to się podzielimy. 400 papierów. To coś mi się umawiali, piosenka przełom. Jak rękami opuszczę. Dniej. Czerwona róża, biały kwiat, tra-la-la. Czerwona róża, biały kwiat. Wędrówka.
harcerko, wędruj, wędruj, harcerko, ze mną świat. Poczekaj chwilę, ty się nie śmiej, koleś po pieniądze. A nie teraz, bo będziesz mnie jeszcze grał. Proszę państwa, państwu chciałem powiedzieć, że jesteście za dobrzy. Strasznie dużo ludzi się bawi, jest za dużo ludzi do podziału. Ale może sobie jakoś poradzimy. Natomiast zapamiętałem, kto nie klaskał i kto się strasznie długo zbierał. I zawędrowali w ciemny las, jedziemy, zawędrowali w ciemny las. Dziękuję bardzo. Dziękuję, przepraszam państwa. I pozdrawiam kolegów z innych zespołów. Marcin, podobało się. Ukłon. Widocznie ten kostium nie jest im obcy, wiesz. Do słyszenia, proszę państwa. Panie Janku, daruje pan. Proszę państwa, muszę państwu króciuteńko opowiedzieć moją prywatną anegdotę wynikającą z tego monologu. Otóż mam przyjaciela, który zaprosił nas na koncert do ośrodka wczasowego Montelupich w Krakowie. Nie mogę zapytać, czy znają państwo, bo przecież krzeseł parę by poleciało. Ale ze słyszenia, prawda? Znają państwo? I zagraliśmy ten monolog, jest taka moda na resocjalizację w więzieniach i szczególnie ten monolog strasznie mi się podobał. I wyobraźcie sobie państwo, w pierwszym rzędzie siedział Zdzisław N. Znany państwu zapewne, bohater wielu seriali kryminalnych. Skończyłem monolog, on pyta tego porucznika, mojego kolega, czy mogę porozmawiać z tym gościem? On mówi, proszę bardzo, podchodzi i usłyszałem najlepszy w życiu komplement. Pan jest potęga, z panem bym mógł siedzieć 10 lat. Dziękuję. Skromny to nie jest ten krakowiaczek. Szanowni państwo, gdybym był Bogusiem Kaczyńskim, to bym powiedział fenomenalna, fantastyczna, niesamowita, niesłychana, wszechstronna, demoniczna, wspaniała. A ponieważ no, Kaczyńskim nie jestem, jednak brakuje mi trochę warunków, to powiem skromniej. Agnieszka Fatyga. Pozwólcie państwo, że zaśpiewam tę piosenkę, kierując ją do elektoratu tak zwanego statystycznego. Ja pana z sobą zabiorę w nieznaną podróż daleką. Sympatia moim wyborem powodowała poniekąd. A gdyby pchnął smutek głuchy w niedobry serca nam stan, dodamy sobie otuchy. Nie pożałuje pan, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan. O nie. A teraz chciałabym się zwrócić do tych z państwa, którzy gustują w sztuce i w estetyce trochę mroczniejszej, powiedziałabym rodem z Wyspiańszczyzny, z Młodej Polski, do tych z państwa, którzy lubią wizytować miasto Kraków i piwnice pod Baranami. Ja pana z sobą zabiorę nieznaną podróż daleko. Sympatia moim wyborem powodowała poniekąd. Ja pana z sobą zabiorę w nieznaną podróż daleką. Sympatia moim wyborem powodowała poniekąd. Gdyby pchnął smutek głuchy w niedobry serca nam stan, dodamy sobie otuchy. Nie pożałuję, nie pożałuję, nie pożałuję, nie pożałuję, nie pożałuję pan. Ha.
Zaraz posłuchajcie Państwo, jak przygotowałam sobie tę piosenkę wyborczą na wypadek konfrontacji z elektoratem, który gustuje w trochę innej rozrywce, lżejszej, aczkolwiek równie interesującej, ciepłej, nawet rzec można trochę erotycznej. Zabiorę w nieznaną podróż, daleko, sympatia moim wyborem powodowała poniekąd. Dodamy sobie ocuchy, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan. Ja wiem, że między nami jest kilka osób, które chętnie odwiedzają operę, do których być może właśnie zwróciłby się Boguś Kaczyński. Pozwólcie, że Państwo, że w stronę tych osób chciałabym skierować tę samą pieśń, te same jakby hasła i obietnice, sformułowane jednak w formie arii operowej. Nie będzie to tym razem sugestia w stronę żadnej z postaci, jak w poprzednich wypadkach, co być może Państwo zauważyliście, gdyż po prostu diwa operowa to jest ciągle ta sama postać. Niezależnie od nazwiska, które nosi, od miejsca, w którym występuje, czy to będzie Teatr Wielki, Metropolitan, czy Covent Garden. Diwa to diwa. Przepona. Ja co? Tony. Ze su. Thank you.
Co tu mówisz, proszę państwa, dużo. Siła talentu po prostu. Tak, no jak jest? Rozwijamy się jakoś, tak? W porządku, wszystko, tak? Nastroje w górę idą, optymizm rośnie. Dobrze, proszę państwa, garść komunikatów, ogłoszeń i informacji. Długi. Przedsiębiorstwa państwowe winne są państwu, państwowe państwu, kilkadziesiąt bilionów złotych. To jest tak, jak ja bym był winien sobie to, co wydała moja żona. Jedno nie jest jasne, kto jest żoną w tym państwie. Braki. W telewizorze rzecznik policji po raz setny narzekał na brak sprzętu i etatów. Obywatelu, w razie potrzeby weź pałkę i sam się pobij. Dziki. Przed jakimś czasem na ulicę Gdańska wtargnęło stado dzików i zablokowało ulicę. Podobno pośród odyńców rozpoznano lepera. Kursy. Eurocentrum Światowego Marketingu, Managementu i Biznesu, uprzednio Zakład Doskonalenia Zawodowego, organizuje kursy korupcji, klikowości, lipnej sprawozdawczości dla jednostek gospodarki sprywatyzowanej. Końcowy egzamin w zakładzie karnym imienia Grobelnego. Klub Sobowtórów informuje, że sobowtór prezydenta nie jest tym, za kogo się podaje, a wręcz przeciwnie. Co by to mogło znaczyć? Zatrudnienie. Wojewódzkie rozcieńczalnie win importowanych przyjmą 3 deliryków do kotłowni i 2 pijaków niewykwalifikowanych przed odwykiem. Wymagane przekrwione oczka, czerwony nohal, galareta w rękach, nieustająca czkawka. Kupno. Przedsiębiorstwo zagraniczne kupi natychmiast układy personalne, aparaturę administracyjną i kieszenie samoprzylepne pochodzenia krajowego. Zagadka tygodnia. Dlaczego program rządu jest podobny do ryżu Uncle Ben's? Bo też się nie klei. Poziom. Wisła, królowa polskich rzek, osiągnęła najniższy od setek lat poziom. Czyżby nowa wersja starego hasła? Poziom Wisły, poziomem narodu.